jesteśmy w Bóbrce na cmentarzu i rury gazowe złożone w krzyż. Piękne zdobienia i stary w sumie grób 1908 bodajże. Ale zobaczymy. Albo i nie. No nie zachowała się tabliczka, nie? Nie zachowała się tabliczka. No ale ładny, nie? No i w tle też tam mamy trzy takie w rzędzie. Piękne stare groby. I tutaj dwa. I tu obok nawet, słuchajcie, obok też jest. Tylko tu jest starszy grób 28, 855, więc być może, że to był jakiś kopalniany wypadek. Paweł 59-55-4 lata. No nie, no dobra. Nie, daty urodzenia, dobra, nieważne. Jeden i drugi. Gwinty, są widoczne gwinty. Mogę się mylić, no ale wydaje mi się, że tak po prostu, że to organizowali sobie jakoś to. Używam nomenklatury trochę obozowej, no ale gdybyście wiedzieli, co to znaczy organizować, to zachęcam. Grzesiuka Stanisława przeżył całe 5 lat, wyobrażacie sobie, 5 lat w obozie. Jest audiobook, książka, polecam. Także organizowali jakoś te rury i no i trzeba było sobie radzić, no jak to w Galicji, że tak powiem, przywary nasze narodowe, czy przywary, czy wary, czy jak to się nazywa, to pozytywne. Więc organizacja mamy we krwi, prawda? No. Także jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia skansenu w Bóbrce. Tu okoliczny cmentarz można też obejrzeć. No, a tam niedaleko kościoła był ten płotek i ta prześliczna zabudowa. I kolejny mamy tutaj, ten jakiś taki już wszystkie były czarne, tego mamy srebrnego, razem z dębowymi liśćmi. I ten. I tu też rurki. No rurki podejrzewam, to może to jest normalne, mnie to szokuje, nie? No dobra, nieistotne. I zobaczmy. 46-20 lat. Słabo.